Witajcie moi kochani. Tak, od jutra zaczyna się nowy tydzień i zobaczymy, co nas czeka w przyszłym tygodniu, ale zanim to zrobię, chciałam się odnieść do wczorajszego wideo o bratnich duszach. I moi kochani, tam było oczywiście kontrowersyjne zdanie z mojej strony i chciałam coś wytłumaczyć. Oczywiście, że dusze umawiają się na spotkania i jeden musi, i ktoś musi wykonać tą stronę tego drania, że tak powiem, nie? Żebyśmy mogli zacząć leczyć swoje tematy, abyśmy mieli coś przerobić. Ale kochani, ja też to zawsze powtarzałam i będę powtarzać. W całym procesie nie chodzi tylko o to, żeby coś przerobić i przecierpieć i się wymęczyć. Nie, nie, nie. W procesie bratnich dusz chodzi o to, aby wejść w własną miłość, kochani. I to nie tylko proces bratnich dusz jest do tego się nadaje. Ogólnie to my sami mamy cały czas pracować, aby kochać siebie. Również odniosę się do cytatu, do przykazania miłości i kochaj siebie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli praktycznie masz kochać siebie i kochać innych. I o to w tym wszystkim chodzi, kochani. Jeśli ktoś nam nie służy, jeśli ktoś jest dla nas bardzo okrutny, czy to w związkach, czy ja mówię, jakichkolwiek związkach międzyludzkich, jeśli coś nam nie służy, to my mamy wolną wolę. I jeśli takie deptanie przez na przykład toksyków ma miejsce w naszym życiu, to my możemy tego doświadczyć, ale to nie znaczy, że musimy w tym tkwić, kochani. Dlatego jeśli mamy do czynienia z osobami toksycznymi, które nas nie szanują, źle traktują, to nikt nam nie każe cierpieć, kochani. A ja na pewno jestem ostatnią z tych osób. Nie pozwólmy sobie właśnie, czy to jest bratnia dusza, czy to jest mąż, z którym masz 5 dzieci, czy to jest twój syn, twoja córka, brat, siostra. Nikt nie ma prawa cię krzywdzić i cię źle traktować. I niech to będzie największa miłość. W momencie, kiedy pozwalamy sobie na złe traktowanie, zaczyna się toksyka, kochani. A toksyka niszczy naszą duszę i nasze ciało. Więc kochani, jak najdalej od toksycznych ludzi. Bo tutaj, chyba że ktoś lubi być masochistą i lubi, nie wiem, być poniżany, deptany, bo oczywiście ja znam również takie osoby, które tego potrzebują, kochani. W mojej praktyce wieloletniej spotkałam się z osobami, które właśnie potrzebują tego złego doświadczenia. Tam nastąpiły bardzo mocne procesy chemiczno-biologiczne i tak naprawdę to już ta toksyka jest jak nauk. I w momencie, kiedy tej toksyki braknie, wiele osób właśnie ma praktycznie objawy odwyku, więc to jest bardzo ciężki temat, ale nie mi tutaj opowiadać o tym. Może kiedyś nagram osobne wideo na temat toksycznych związków, jak one działają, ale praktycznie tych tematów jest, tymi tematami zajmuje się wielu specjalistów, również i tu na YouTubie, więc może warto by było tam pogrzebać, posłuchać, co mają do powiedzenia. Druga sprawa, kochani, znowu dostaję komentarze typu: o Boże, ale czemu to głośne tasowanie kart? Kochani, ja nie umiem tasować cicho. Jakbym miała 5-metrowe ręce, to bym je wyciągnęła do przodu i do ogródka i może tam by nie było słychać. Kochani, ja jeszcze raz powiem. Jeśli coś ci w tym kanale nie pasuje, mój drogi, moja droga, to nie jest kanał dla ciebie. Jeśli ci nie pasują moje ciężkie czytania,
które nie uważam za ciężkie, ponieważ ja wyczytuję energię. Moi drodzy, ja nie mam ochoty się za każdym razem tłumaczyć, ale jeszcze raz krótko powiem. Mogłabym zrobić karierę, moi drodzy, gdybym ja robiła słoneczne czytania, czyli wyciągam kartę i mówię: o Boże, mamy 6 buław, on chce Cię zdobyć, on ruszy w Twoim kierunku. Bez strzelania, bez tasowania. 10 kielichów, Matko Boska, on Cię kocha ponad wszystko. On chce z Tobą rodzinę. No niesamowite, jak się... Och, i słuchajcie, mamy wisielca odwróconego, to znaczy on wraca z pozycji wisielca i ponieważ wszystko przemyślał i teraz będzie ruch w Waszym związku. Nie wiem, może te karty będą miały jakieś znaczenie, to był tylko przykład, moi drodzy. Jeśli ja takie czytania bym tylko robiła, to pewnie już bym miała z 10 tysięcy subskrypcji, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja jestem tu po to, aby pomagać Wam w Waszym rozwoju osobistym, aby zrozumieć pewne rzeczy. I tak naprawdę to ja jestem tylko i wyłącznie kanałem. Kochani, ja tutaj sobie nie układam bajek. Ja otwieram się jako kanał i co ma płynąć z góry, bo dzięki Bogu, dzięki Panu Bogu, dzięki aniołom, dzięki całemu uniwersum i chylę się z pokorą wszystkim świetlistym duchom, które mnie wspierają, wszystkim świetlistym istotom za to, że wybrali mnie jako kanał. Dziękuję za te przepiękne przesłania wszystkim aniołkom. Dziękuję za opiekę Archanioła Michała nad naszym kolektywem i również za opiekę w czasie czytań. Kochani, za tym stoi wiele więcej. Ja jeszcze raz powtórzę, ja nie jestem wróżką, która czyta przyszłość. Ja jestem doradcą duchowym z certyfikatem i ja pracuję z energią. U mnie wszystko musi być również racjonalnie wytłumaczone, więc wiemy, że wszystko jest energią, to nie jest nic nowego, również dla naukowców i ja nie robię nic innego, jak szczytuję energię z kolektywu, a uniwersum przesyła przesłania przeze mnie jako kanał, które mają dotrzeć do Was. Więc tutaj żadne czary mary, żaden hokus pokus, to jest wszystko pięknie połączone. Jeśli komuś moje przesłania, moje czytania nie odpowiadają, to kochani, nie jesteście gotowi. To nie jest Wasz kanał. To poszukajcie sobie kanału, który będzie Wam odpowiadał, który będzie z Wami rezonował. Tutaj zostają osoby te, które rezonują z moją energią i które rezonują z energią, która płynie z góry. Ok, to tyle. A teraz ruszamy, kochani. Zaglądamy sobie w energię przyszłego tygodnia. I zobaczymy, co nam się pokaże. Mamy bardzo sztywne karty tarota. Je rzadko używam, ale dzisiaj poczułam impuls. No i zobaczymy sobie, co tam się dla nas szykuje w przyszłym tygodniu. W dalszym ciągu mamy dni portalowe, więc może być pięknie, wspaniale, lekko, ale również mogą być dni gorsze, kiedy zaczną wypływać jakieś cienie. Jakieś nasze ukryte emocje, to coś, co mamy jeszcze przepracować. Ale pamiętajcie, kochani, w dniach portalowych mamy wspaniałe połączenie z górą, więc medytujcie, módlcie się, rozmawiajcie z wszystkimi tymi na górze, bo ta kurtyna jest bardzo cienka. Ok, to ruszamy, moi drodzy. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Trójka kielichów, no pięknie. Będzie zabawa, będzie świętowanie, bycie razem, beztroska. Mamy 6 buław i wypadła nam ta karta. 6 buław to są dobre wiadomości, to jest sukces.
To jest dotarcie do celu, kochani. Pozytywny ruch w naszą stronę, czy nasz pozytywny ruch. Na razie mi się karty bardzo podobają. Królowa monet. Kochani, tutaj mamy Ciebie. Dla niektórych z Was, moi drodzy, będzie oczywiście możliwość do tego, aby rozwijać swoje talenty, aby stać mocno na ziemi, aby jeszcze raz podkreślić swoją niezależność, aby osiągnąć sukces i stabilizację. I mamy rycerza buław. Z wszystkiego po trochę powiem. Tutaj, wiecie co, rycerz buław mówi o mężczyźnie. To jest karta męska, który bardzo szybko, bardzo ogniście może ruszyć w Twoją stronę. Ta karta też mówi również o szybkim, energicznym ruchu, o zmianach. Bycie pierwszym to jest taka karta takich ambicji szybkich, takiego porywania wszystkich za sobą, no i takiej chęci właśnie jakichś przygód, chęci może ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Także ogólnie mamy dosyć ciekawe karty, moi drodzy. Teraz sobie je dopowiemy. Tego wezmę Leni. No i zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Najpierw na trójkę kielichów, czyli to świętowanie, to bycie razem, cieszenie się szczęściem, to może być również zajście w ciążę, ale jak również i szczęście w miłości, jak również i wesele na przykład. Niektórzy z Was mogą w tym tygodniu dostać na przykład pierścionek zaręczynowy. Może się okazać, że któraś z Was jest w ciąży dziewczyny, jeśli jeszcze możecie oczywiście, nie? To też mówię o trójkątach miłosnych, ale nie czuję na razie tej energii. Zobaczymy, co nam karty dopowiadające powiedzą. Na trójkę kielichów, tak, mamy Ciebie. I to praktycznie będzie czas dla Ciebie właśnie o tym, co już mówiłam. Wdzięczność, szczęście, radość, beztroska, właśnie może szczęście w miłości. Naprawdę będzie powód do świętowania w tym tygodniu dla wielu z Was, kochani. Szóstka buław, czyli dobre wiadomości, sukces. I powiem Wam tak, tutaj wypadła nam karta lilii. Lilie mówią jeszcze o zimie, a jeszcze ją mamy kilka dni. Lilie mówią o harmonii, ale też i o seksualności. Więc kochani, ja tutaj coś czuję tak naprawdę, że dostaniecie dużo wiadomości, które będą związane właśnie z erotyką. To jest taki mój pierwszy impuls. Tutaj w czasie tych wiadomości, jakiekolwiek by one nie były, Wy będziecie bardzo mocno utrzymywać swój punkt widzenia. Czyli tutaj będzie konsekwencja. I tu będzie oczywiście ruch. Może być tak, że ktoś będzie chciał Was zdobyć dla siebie i to może być, wiecie, takie bardzo gorące podrywanie, że tak powiem, dużo wiadomości, ktoś będzie chciał wygrać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, na królową monet to jest, tak jak mówię, kobieta, która jest stabilna, która potrzebuje tej stabilności finansowej, która jest mocno uziemiona, która jest wierna, która jest wypielęgnowana oczywiście, pracowita,
pełna odpowiedzialności. To jest kobieta bardzo szczera, hojna, ale również pełna fantazji. Tak naprawdę to jest taka bardzo wyrównana królowa. Królowa kielichu w tarocie to jest ta, co za bardzo kocha, nie? Czego, o czym nie mówię, że to jest negatywne. Królowa buław to znowu ta taka rozpalona, napalona. A tutaj mamy królowa mieczy, to ta, która się tak bardzo kieruje umysłem, a królowa monet to jest ta spokojna, wyciszona. Właściwie podejrzewam, że każdy mężczyzna marzy właśnie o takiej żonie. Zobaczymy, co tutaj zmierza do Was. Nawet jeśli jesteś mężczyzną, to i tak wszystkie karty kobiece w moich czytaniach odzwierciedlają Ciebie, czyli osoby, które to oglądają. Więc czy Pan, czy Pani, zobaczmy, co tutaj zmierza w Twoją stronę. O matko, uczucia, 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 bądź też mocny zaszczyt finansowy. Tu może być temat właśnie finansów, bo ryby również oznaczają finanse, jak również i uczucia. Ja jeszcze sobie wezmę jedną kartę. Może nam się konkretnie pokaże, czy to dotyczy finansów, czy uczuć. Tak czy siak, obie opcje są fajne. A nie chcę tutaj do końca powiedzieć nam tarot Leni, ale mamy, kochani, z kartą jeźdźca, tu będzie ruch, tu będą wiadomości i tu mamy kartę czterolistnej kolniczynki, to będą wiadomości, to będzie ruch, tu będzie się coś szybko działo, co przyniesie Wam szczęście, czyli kolejna pozytywna karta. Teraz jestem ciekawa na tego rycerza buław. Okej. Tutaj słyszę, to już czas, żeby on ruszył. Tu już jest czas na ruch. Jeśli to nie ma nic wspólnego z męską energią, która ruszy w Waszym kierunku, to również ta karta mówi, to już czas ruszyć. Tutaj czas na zmiany, kochani. No i mamy. Trzeba wyczyścić, pozamiatać i wyjść ze swojej wieży. Czyli Wy tu słyszę, oczyść swoją energię, czyli tutaj właśnie, jak zawsze ja mówię, poczepać się, poczepać, założyć koronę i do przodu. I najlepiej taką koronę materiałową, bo tutaj te karty mówią, że to będzie duży ruch, szybki ruch, żeby Wam ta korona co 2 minuty nie spadała, więc może być wianek. No, także tutaj będzie ruch i macie wyjść, wyjdziecie ze swojej wieży, oczyścicie siebie, swoją energię, bo to już czas. Ja myślę, że to może mieć rzeczywiście coś wspólnego z wiosną, po prostu, bo jak się zaczyna wiosna, to nam się chce żyć, prawda? Kto lubi, jak leje na okrągło i sobie pospacerować do lasu? No mało kto, czy do parku. W momencie, kiedy zaświeci słoneczko, to już nam się nóżki palą, nie? Żeby właśnie wyjść na świeże powietrze. Dobra, zobaczymy, co nam powie Erat. Jeszcze, jakie przesłania. W tym tygodniu, kochani, będą ważne przyjaźnie, będą ważne połączenia duchowe, taka rodzina duchowa. Z kim czujecie się połączeni duchowo, to będzie właśnie tydzień właśnie tych przyjaźni duchowych, połączeń duchowych, połączeń bratnich dusz, bo ta karta również o tym mówi. Niektórzy z Was wyjdą z iluzji, przestaną budować sobie właśnie zamków z piasku, które wiatr szybko rozwiewa. Wychodzicie z iluzji, kochani, i wchodzicie w swój proces. I teraz ta karta mówi, że rusza Wasz proces, jaki on by nie był, czego by nie dotyczył. Czyli ruszacie do przodu w swoim procesie. Ten proces kosztuje Was bardzo dużo cierpliwości, ale kochani, z kartą, tak jak się te karty położyły, to tak jak mówię,
Tutaj może być właśnie w połączeniach międzyludzkich bardzo ważny temat. Tutaj mogą być tematy bratnich dusz. Dla niektórych z Was, którzy utworzyli sobie iluzję, że są w procesie bratnich dusz, pęknie ta bańka mydlana. Niech każdy z Was się zastanowi. Ja powiem tak, jeśli ktoś się pyta, jak mam rozpoznać, czy jestem w procesie bratnich dusz, to ta osoba nie jest w procesie. Jeśli nie jesteś pewien, pewna, to nie jesteś w procesie. To się czuje, kochani. Kto to przeżył, to wie, że to jest dokładnie to, bo tego się nie da porównać do innych związków, innych relacji, jak również tego się wcześniej nie przeżywało. Więc, moi drodzy, dla niektórych z Was, i to jest bardzo dobre, pęknie ta bańka mydlana, ta iluzja, którą stworzyliście sobie, bo na przykład kochacie kogoś, kto może Was w ogóle nie chce i może dowiecie się w tym tygodniu, że ta osoba na pewno nie jest bratnią duszą, że ta osoba nic nie czuje. Bo jeśli chodzi o proces bratnich dusz, to obie osoby noszą w sercu miłość do siebie. Są bardzo mocno połączeni taką, jak ja to mówię, energetyczną linią i tam jest miłość. Nawet jeśli, jeszcze raz powtórzę, jeśli rzeczywiście zdarza się, że trafisz na narcyza w procesie bratnich dusz, to nie znaczy, że ty musisz się męczyć tylko dlatego, że to twoja bratnia dusza. Ale ta miłość dusz pozostaje i wy to czujecie. I nawet jeśli powiesz, nie, 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 kolego, ty mnie nie będziesz tak traktował, ja już mam tego dosyć. Ty jesteś typowym narcyzem, czy ty jesteś alkoholikiem, czy ty jesteś narkomanem i wiem, że ja z tobą nie będę szczęśliwa, a ja cię z miłością opuszczam. Ta miłość zostanie, ale to nie znaczy, że ja muszę być męczennicą. Więc to jest pierwsza sprawa, a druga, tak jak mówię, niektórzy tak bardzo kochają, tak bardzo by chcieli mieć tą osobę, czyli poziom ego, że budują sobie iluzję. I właśnie skaczą z kanału na kanał, na YouTubie i słuchają tylko, on mnie kocha, on przyjdzie, on myśli o mnie, on tęskni, co on myśli, ja jestem tą najważniejszą z żoną, żony nie kocha i w ogóle to są piękne czytania, ale one Was jeszcze bardziej wrzucają w tą iluzję. Dlatego, kochani, tutaj warto naprawdę posłuchać głosu intuicji. Tutaj zawsze warto wejść w głąb swojego serca, otworzyć również umysł i się zastanowić, co czuję. Dlaczego na przykład cierpię? Wystarczy, kochani, że byliście wychowani, na przykład kobiety bez ojca, panowie bez matki. Często, gęsto ludzie szukają sobie zastępstwa, boją się, muszą mieć kogoś przy sobie i trzymają się tak kurczowo, że praktycznie oni się męczą i osoba, której się trzymają kurczowo, to może dojść nawet do obsesji. Kiedy ta strona przeciwna zaczyna się bać i naprawdę często to może doprowadzić do jakiejś nawet schizofrenii, kochani. Ja nie jestem ani psychiatrą, żeby tutaj wystawiać jakieś diagnozy. Ja chcę tylko i wyłącznie zwrócić uwagę na to, jak szybko można wejść w iluzję, jak szybko można dostać obsesji na tym punkcie. Więc kochani, bądźcie dla siebie, względem siebie szczerzy. Jeśli to jest Twoja bratnia dusza, to Ty nie musisz nikogo pytać, Ty to czujesz. Jeśli pytasz, czy to jest Twoja bratnia dusza, to już Ci mówię, że nie. Że nie jesteś w procesie. I tak naprawdę tutaj może być kwestia tego typu, że pęknie właśnie ta bańka, i Wy zdacie sobie sprawę, że Wy w ogóle nie jesteście w procesie bratnich dusz. I mówicie do siebie tak i ruszacie w nowym procesie, procesie dla siebie, na otwarcie się na coś nowego, na cierpliwe rozwijanie siebie i otwieranie się może
na inny związek, na piękny związek, bo jak długo trwacie w tej iluzji, to nic nowego się rozwinąć nie może. I to nie mówię tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o związki miłosne. To jest to samo, jak ktoś, załóżmy, pół wypłaty zostawia w totolotku, bo on wie, że on kiedyś wygra, bo mu się kiedyś coś takiego śniło. I praktycznie zamiast na przykład odkładać sobie te pieniądze gdzieś na bok i z tego na przykład, nie wiem, podróżować, robić coś miłego dla siebie, to wydają masę pieniędzy na te kupony totolotka tylko dlatego, że oni sobie wbili do głowy i żyją w iluzji, że będą milionerami. Ja absolutnie nie odradzam grania w totolotka. Kto ma ochotę, to niech sobie gra. To był tylko i wyłącznie przykład. Czyli kochani, wielu z Was wyjdzie właśnie z iluzji i wejdzie w nowy proces. I chwała Panu Bogu, kochani, bo iluzja powoduje stagnację. Czyli układam sobie bajkę, trzymam się jej kurczowo i nie jestem w stanie ruszyć do przodu. Także oby wszyscy wyszli właśnie z tej stagnacji i ruszyli do przodu. Wszyscy ci, co może zdadzą sobie sprawę, że nawet jeśli są w jakimś procesie, nawet jeśli czegoś tam jeszcze się trzymają, to powiedzą, dobra, poświęciłam na to tyle czasu i to nie przynosi żadnych rezultatów, to ja to puszczam wolno. To może się nawet tyczyć, nie wiem, składania podań o pracę w dwóch firmach na okrągło, w których dokładnie tam chcę pracować. I jeśli po 10 CV nie dostajecie pozytywnej odpowiedzi, to może warto poszukać również w innym kierunku, w innych firmach właśnie pracy. Mamy kartę Czując Świat. Tutaj ta karta mówi, to jest jedna z kart siedmiu energii. Otwórz całe swoje zmysły na świat. Poczuj siebie, poczuj swoją duszę, poczuj świat, poczuj ludzi dookoła. Zresztą my jesteśmy teraz i tak, kochani, w procesie wzrostu naszych dusz i energia Ziemi się mocno zmienia, wzrasta energia Ziemi. Wchodzimy automatycznie na wysokie wibracje i tym samym wszelkie zmysły, wszystkie nasze zmysły stają się bardziej wrażliwe. Więc tutaj bardzo ważne jest w tym tygodniu właśnie, aby rozwijać te zmysły, aby chłonąć świat wszystkimi zmysłami, kochani. I mamy znowu magia Ziemi. Nie wiem, chyba w czasie czytania portalowego znowu było, tam również była wzmianka o tym, czy przesłanie, żeby wychodzić do natury, żeby łączyć się z naturą, żeby ją chłonąć, obserwować, napajać się jej pięknem. I również tutaj ta karta mówi, zauważ magię Ziemi, zauważ magię naszej planety. To jest bardzo ważne, kochani, jeśli powtarzają się też same przesłania, więc tutaj to musi być bardzo ważne dla nas. Dobrze, kochani, zobaczmy, co nam w tym tygodniu chce powiedzieć nasza dusza. Jakie przesłanie ma nasza dusza? Zauważ swoją bezradność, czy dostrzeż swoją bezradność jako możliwość. We wszystkich możliwościach znajdziesz jakiś prezent, który pozwoli ci się obudzić. Czyli wszelkie rozczarowania, bezradność zauważamy jako nowe możliwości, bo kiedy już jesteśmy na tyle bezradni, że już nic zrobić nie możemy w danej sytuacji, wtedy warto je zobaczyć, ok, ale co ta sytuacja niesie, jakie możliwości niesie ta sytuacja ze sobą. Czyli
Może mam opuścić jedną sytuację, a ruszyć w drugim kierunku, kochani. O! I mamy najpiękniejszą kartę w tej talii. To jest dokładnie taka, jaka jest okładka. I ta karta mówi: sukces, szczęście i bogactwo płyną do Ciebie. Ciesz się tym i świętuj swoje życie. Kochani, zapowiada się szczęśliwy tydzień. Zresztą te karty również o tym mówiły. Będzie ruch, będzie stabilizacja, będzie zwycięstwo, będzie zabawa. I jeszcze ta karta nam to potwierdziła, że będzie sukces, szczęście i obfitość w tym tygodniu i z tego mamy się cieszyć. Czyli już dziękujemy, kochani, my już dziękujemy w komentarzach właśnie za sukces, szczęście i obfitość w naszym życiu. No pięknie. To będzie ciekawy tydzień, już to wiem. Kochani, mamy przepiękną kartę, która mówi, nazywa się Skarb Smoka. I ta karta mówi o opiece w przyszłości. Tutaj uniwersum mówi, że jesteś już teraz chroniona, chroniony i będziesz chroniony, chroniona w przyszłości. Piękna karta. Numer 12 może mieć dla Was jakieś znaczenie. Numer 36, 21. Okej. Okay. To co, moi drodzy, zaglądamy sobie, co nam romantyczne aniołki powiedzą, co tam w miłości się pokaże. Co tam w miłości się pokaże. Czy coś zmierza, czy nie zmierza. Wyrażaj swoją miłość. Śmiało wyrażaj swoją miłość. Więc, kochani, to będzie tydzień, w którym mamy śmiało mówić o naszych uczuciach. Czytając Wasze komentarze, wiem, że niektóre osoby postawiły na jedną kartę i powiedziały, wiecie co, nie będę się tutaj czaił jak ten wilk za tego płotu różanego. Ja po prostu powiem, co czuję, co myślę, a ta druga strona niech już se robi, co chce z tym. No, pięknie, to jest odwaga. Kochani, nie wstydźmy się wyrażać uczucia. I nawet jeśli wiele osób nie mówi, co czuje, ponieważ boi się odrzucenia, no to właśnie lepiej wyjść z tej iluzji, jeśli ktoś powie, no fajnie, że mnie kochasz, ale ja do Ciebie nic nie czuję. Wczoraj miałam komentarz, kiedy pewna dziewczyna napisała, ja mu powiedziałem, że go kocham, a on tylko napisał dziękuję. Po czym pewna duszyczka z naszego kanału odpisała, no to on do Ciebie nic nie czuje, daj sobie spokój. Po pierwsze, kochani, skąd my możemy wiedzieć, że osoba, która podziękowała za uczucia, tych uczuć nie ma? Łatwo jest oceniać, łatwo jest stemplować. Szczerze mówiąc, gdyby nie miał żadnych uczuć, to by napisał, o jak miło, chciałbym to odwzajemnić, no ale no niestety ja nie czuję tego, co Ty do mnie. Mężczyźni w szczególności, im przychodzi bardzo ciężko okazywać uczucia. Powiem Wam, kochani, ja również należę do takich osób, które zanim powiedzą, mi jest łatwo pisać, ale jakbym miała stanąć, ja wyrażam miłość właśnie moim dzieciom poprzez pisanie, ale tak naprawdę, przyznaję się bez bicia, jest mi cholernie ciężko powiedzieć kocham Cię. Ja to okazuję w tysiącu różnych znakach i zachowaniu, ale samo to słowo, którego ja może nie znałam w dzieciństwie, ja jego nigdy nie słyszałam, jest mi naprawdę, staje mi kluchą w gardle. I teraz wyobraźcie sobie, ja jako kobieta, jako osoba wrażliwa, mam z tym problemy, to teraz co ma powiedzieć facet, który może w ogóle w życiu nie doznał miłości i on nawet by nie umiał to ubrać w słowa. Więc ja, broń Boże, tutaj nie mówię, że gościu musi tą dziewczynę, która mu to napisała właśnie i która się podzieliła tym w komentarzach, że on musi ją kochać, ale tego nikt nie wie.
Mówię, gdybym, ja odbieram to w ten sposób, gdyby niczego nie czuł, to powiedział, no fajnie, ale wiesz co, ja Ciebie nie kocham. Bo łatwiej jest mówić, jak się kogoś nie lubi, jak się kogoś kocha. Wiecie, o co chodzi. On podziękował. I nie nam oceniać, czy ta osoba kocha tę dziewczynę, czy nie kocha. To jest takie, my możemy się wspierać, kochani, ale takie, on Cię nie kocha i daj sobie spokój. To jest dla mnie trochę za brutalne i nie nam wchodzić właśnie w butach w czyjeś życie. Można dawać rady, jeśli ktoś o nie poprosi, kochani. Dlatego wspierajmy się, ale właśnie nie wydawajmy żadnych wyroków. Nie przelewajmy naszych emocji na innych. Bo właściwie w momencie, kiedy mnie ktoś dzisiaj zranił, to ja mam całkiem inne postrzeganie świata. Na przykład jeśli dzisiaj dostałam wiadomość od, nie wiem, od jakiegoś faceta, który powiedział, wiesz co, ja Cię nie kocham, w ogóle to Ty jesteś brzydka i gruba i nie, no co Ty dziewczyno, to w tym momencie ja jestem tak pełna emocji, że ja w tym momencie przez te 5 minut mogę nienawidzić każdego faceta. I wtedy czytając taki komentarz wyrzucam całą moją złość. Kochani, zanim cokolwiek napiszemy, zanim cokolwiek powiemy, weźmy 3 głębokie oddechy i przemyślmy to, czy to, co piszemy, czy to, co mówimy, nie może komuś wyrządzić krzywdę na przykład. Ok? To nie jest żadna krytyka, bo oczywiście jak długo jest funkcja komentarzy aktywowana, każdy oczywiście może pisać, tylko mój apel jest do tego, zanim cokolwiek napiszesz, czy odpiszesz komuś, to proszę zastanów się, czy właśnie taka forma nie może rzeczywiście komuś zaszkodzić. Co jeszcze, kochani? Wiecie co, ja mam tutaj takie karty szczęścia i zobaczymy, co nam tutaj te karty szczęścia jeszcze powiedzą. I chyba będziemy zamykać, bo dosyć długie to wideo. Co nam powiedzą te karty szczęścia? Choice happy. Istnieje bardzo wiele powodów, aby być szczęśliwym. I Ty wyszukaj sobie te najpiękniejsze, czyli wyszukujemy powody po to, aby być szczęśliwym. W nas samych leżą wszelkie gwiazdy naszego szczęścia. Heinrich Heine, czyli choice happy. Kochani, szukamy powodów, czy dostrzegamy powody, dla których warto być szczęśliwym, albo powody, z których jesteśmy szczęśliwi. O Boże, to się... Natürlich. I tutaj karta mówi o naturalności. Bądź naturalna, a to uczyni Cię szczęśliwym. Nie noś masek, nie graj kogoś, kim nie jesteś. Bądź naturalna. I właśnie to mamy kolejne przesłanie, które potwierdziło to, co przed chwilą powiedziałam. Zanim podejmiesz jakąś decyzję, to najpierw prześpij się z tym i później podejmuj decyzję. Czasami potrzebujesz szczęście troszeczkę czasu. I całkiem możliwe, że podjęcie decyzji nie jest proste. Jednakże, kiedy potraktujesz to z innej perspektywy i dasz temu czas, wtedy będzie łatwiej. Czyli my nie musimy od razu dziś podejmować decyzji. Zostawcie sobie zawsze trochę czasu. Good things take time. Ok. To co, moi drodzy? Coś jeszcze? Chyba już nic. Zostawimy to, bo jest piękne czytanie, ciekawe, inspirujące. Wyciągniemy jeszcze runę. Z jaką runą mamy pracować w tym tygodniu? Jaka runa nas wspiera? Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa nas wspiera?
mamy gwiazdę. I co ta gwiazda mówi? Idź do przodu, idź po swoje marzenia. Chwytaj te gwiazdy, dosięgaj gwiazd. Szukaj wskazówek z uniwersum. Tutaj szukaj inspiracji. To jest sięganie gwiazd. I przede wszystkim to jest również taka runa, symbol akceptacji dla siebie i wolność. Gwiazdy są wolne. Gwiazdy nie mają drugiej gwiazdy, która się do nich przylepia. One mają przestrzeń. I dokładnie w tym tygodniu, moi drodzy, potrzebujecie tej przestrzeni, aby rozwijać swoje marzenia, aby sięgać tych gwiazd, aby wyznaczyć sobie może cel w życiu, aby realizować marzenia. Pięknie. To jeszcze weźmiemy znaki zodiaku, bo wiem, że je lubicie, i zobaczymy, jakie znaki będą rezonować. Może jakie cyferki są? Dziewiątka, kochani. Coś się kończy, 9 dni, 9 tygodni. Mamy jedynkę i niedzielę. Wejdź w swoje wnętrze. Mamy słońce, no to będzie szczęśliwy tydzień. Początek i koniec. Ty sam wybierasz moment, kiedy chcesz być szczęśliwy, jak również sam wybierasz moment, kiedy możesz być nieszczęśliwy. Ty jesteś kowalem swojego losu. Mamy dziesiątkę i koziorożca. Realizuj swoje plany. 10 tygodni, 10 miesięcy. Mamy skorpiona, ósiemka. Mam mieć skorpiona, ósiemka. Wylecz swoje rany, to już jest poważny temat. Przyjrzyj się swoim ranom i zacznij je leczyć. 8 tygodni, 8 miesięcy. Mamy pannę, szóstka. Zbierzesz swoje plony. I co mamy jeszcze? I mamy jedenastkę. Słuchaj, czasami przyjaciół. 11 dni, 11 tygodni. Moi drodzy, ja Wam życzę z całego serca przepięknego, udanego, pełnego ruchu, bez iluzji, wspaniałego tygodnia i może jeszcze później zaglądnę tutaj na ten kanał. Jak będzie dosyć lajków i dosyć komentarzy, kochani. No, żeby to mnie zmotywowało może do jeszcze jednego czytania dzisiaj. Buziaczki, kochani. Mua.